Cześć, ja jestem Azji, a to jest kolejna część Kingdom Rush. I teraz po obronie jakichś tam zimowych przełęczy, nie przełęczy, a kopalni. O, przyszedł czas właśnie na kopalnie i przełęcze zimowe. Poprzedni etap udało się zrobić chyba na maksymalność gwiazdek, już nie pamiętam, bo odcinek ostatni był z półtorej tygodnia temu, więc czas zapiąć pas i nakręcić kolejny. Dobra, mamy 4 punkty wydania, czy jest na co? O, to jest w sumie fajne. Więc wiemy, czyli będziemy spowolniali przeciwników przy pomocy wieżyczek magicznych. Może się przydać, zwłaszcza w tym etapie, bo ten etap przechodziłem już kilkakrotnie, ale nigdy mi się nie udało uzyskać 3 gwiazdek, także trzymajcie kciuki za wujka Maziego. Zobaczymy, co tym razem się uda. Cały czas Gerald Lightseeker, czyli nasz silny wieczny Luke Skywalker, cały czas z nami. Póki co się sprawdza, dlatego go nie wymieniamy. Co by tu wybudować? Zabijemy najpierw kozę. Jedną, drugą, trzecią. Dobra. Stąd będziecie szli, cwaniaki. No dobra, no to jak będziecie szli stąd, to my was tu trochę przetrzymamy. Najpierw wieżyczką taką, o. I może jeszcze jedną magiczną wieżyczką. Trudno, stać nas. I taka zwykła. Bang. Zobaczmy, jak taki stewik się sprawdzi. Pajączki. No, to nie był dobry wybór. Wysoka odporność na magię. Także, no nie wiem. No nie wiem, zobaczymy. Najpierw spróbujemy jeszcze raz. No, dawaj Geraldzik. Może zmienimy wtedy. Na. O, halo. Dokąd to? Jezu, że na pierwszy poziom musiał już meteorytu używać, żeby zwykłego pajączka zabić. No nic, powiesił błąd, ale zdarza się w tej grze. Nie jest w stanie człowiek wszystkiego przewidzieć. Albo po prostu ma samą pamięć, tak jak ja. Tym. No dawać mi tutaj. Tego chyba nie było, powiem szczerze, to jest jakiś Mysterious Cave, z tego wychodzi jakiś Yeti. Jakby się nasz będzie nasz wróg, a to się okazuje, to jest chyba nasz sojusznik. No, ale tutaj wieżyczka magiczna na tych zwykłych wojaków bardzo ładnie się sprawdza. O, są lecznicze trolle. Nie lubimy ich bardzo. Jak zwykle pierwsze fale, jak zwykle pieniążki nie wchodzą za szybko. A już by się przydało troszeczkę obrony. Przyczek byłby spokojny. To nigdy nie wiadomo, co wyjdzie w następnej turze. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj podajże, czyli dzisiaj, czyli którego to jest? 31 lipca. Czyli dzień przed wypłatą wszystkich urzędach i innych możliwych rzeczach są wypłaty jutro. A dzisiaj twórcy Kingdom Rush, czyli Ironhide Studio opublikowało właśnie nowy patch, ale na razie tylko na telefony mobilne, czyli na Androida i na iPhone'y. Gdzie możemy korzystać z trybu niekończącego się wyzwania. Inaczej rzecz biorąc, niekończącej się ilości fal. Dochodzi jedna za drugą, tak długo aż się obronimy. Taki klasyczny, można powiedzieć,
defense last stand. W sumie ciekawa sprawa, wypróbował, ale niestety wążki jeszcze nie syczy. Już chyba się wstrzymam i poczekam po prostu, aż gra zostanie wydana na... Znaczy nie gra, a sam pas zostanie wydany na PC-ta. Mam przy taką nadzieję. Bo faktycznie nie było nawet mowy o czymś takim. Także nie wiadomo. Dawaj. Bardzo ładnie, łucznicy się sprawdzają jak złoto. Ale weźmiemy chyba sobie najpierw, czy nie? Na razie dobrze idzie, to nie ma co upgrade'ować. Ani co kupować. Najwyżej wyda się pieniążki od razu na jakiś konkret. Chociaż tu by się przydała ta wieżyczka, kurde. Łucznicza. I chyba tak zrobimy. Jeszcze za mało. No, wieczka magiczna może z dużego damage'u nie zadaje tym pajączkom, ale za to fajnie spowalnia. Więc chyba jak mamy takie spowolnienie tak blisko wieżyczek łuczniczych, to chyba trzeba postawić wieżyczkę jakąś, która zadaje obszarowe obrażenia, czyli bombardierów. I to chyba uczynimy. Oj, nie, halo. Jezus Mary, ale skudowałem. God damn. No kurde. Ci jacy wytrzymali, fuck sake. Zabij go! No właśnie, no nie! No dobra, więc... Jeden na pewno się przeder. Oj. Trzy życia aż kosztuje skubaniec, no. W sumie pięć oczek pójdzie w dół, więc raczej już nie będzie trzech gwiazdek, niestety. Szkoda. Bywa. No Geralt, idź tam się płuc. Zbieraj poziom. Możesz się przydać w późniejszych poziomach. Falach, znaczy się. O. Lock and loaded. Póki co wieżyczki magiczne mnie nie zawiodły. Ale wygląda też do tego etapu. To jakoś sobie nie mogą poradzić z tymi przeciwnikami, mimo że ci są odporni na ataki fizyczne. No to ciężko idzie niestety. Nogi. Trochę obrony. Dobra, musimy jakieś upgrade oszczędzić kasę, bo te pierwsze wieżyczki to nic nie robią. Tak na dobrą sprawę. Ci co? 65, a ci 19. Champagne. Co by najpierw upgrade'ować? Dwarven Bombard. Kurde no. Co tu najpierw?
A tu Varata Nito, lecimy z tematem. Arcane Wizard. Ostatnia nadzieja białych. No dawaj, dawać panowie. Ujojojojojoj. Nie. A to mało coś zabierają? Jedno życie. No chyba żartuje ze mnie. Yeah, pierdykam. Ahoj, panie kapitanie. Dostałem dwa ostatnie życia, jeszcze 8 tych fali, więc będzie ciężko. Gdy potwornie. No fuck. No ale nic, walczymy do końca. Nie ma takiego poddawania się. A to są Yeti. No to nie wiem co to jest. Wielka stopa. I następna. 320. No to Arcane. Daj! Pajęczy gnoju. W sumie to przydałoby się teleportowanie. Zrobiłem błąd, powinienem od razu upgrade'ować. Teleport. Bardzo przydatna sprawa, zwłaszcza w późniejszych poziomach, jak już przeciwników się namnaża naprawdę. O fuck, ale gromadka ładna. Jak się przeciwniku zaczyna namnażać, tak jak tu widzicie, się straszny kocioł zrobił po stronie, którzy przeciwnicy mogli się spokojnie przejść, ponieważ nie wiem, miałem wystarczające ilości obrońców, żeby zająć każdego. I sobie przeszli i zabrali mi 18 serduszek. Chamy. Nic nie poradzę. Trudno. Jaki piłka w grze. Się nie poddajemy. Teleport. Ile to? 300. Nie ma tragedii. A ten 400. Liberta. No kurde. Kusi, kusi. Ale teleporcik najpierw. Dwa Arcane sobie bardzo ładnie razem z przeciwnikami opancerzonymi. Widzicie dwa strzały. No, czasem trzy i pękę nie ma. Troszeczkę naszych pichurów wzmocnimy. O, ten bębniarz jeszcze. Poison enemies dealing 15 damage over 3 seconds. No, to też jest w sumie fajna sprawa. I chyba w to zainwestujemy. Mi się wydaje, że 15 damage to jest malutko. Za złote strzały.
No 3 sekundki, to już jest 45, a zaupgrade'owane już na drugim poziomie zdaje 30. To już jest 90 przez 3 sekundy. Aż to jest strzał kilka leci przeciwników. Miejmy nadzieję, że to się kumuluje, bo myślę, że nie wiem, bo nie czytałem dokładnie opisu wieżyczek manualu, więc ciężko mi powiedzieć, ale chyba tak, bo dosyć prędko to życie mi schodzi. Big Bertha. No, elegancko. Fuck, jak się, tak ten jak się leczy skubany. No grubo. 5 przeciwników. No a na razie nie. Na razie zabiedujemy sobie tutaj resztę rzeczy. Czyli. Może to. Caster. O, to jest fajna sprawa akurat. Czy rakietka. 140. 3 bomby. 80. Te trole rzucające toporkami strasznie upierdliwe gówno. Który zabija wszystko albo zdaje olbrzymie obrażenia dla bossa, albo zabija każdego zwykłego przeciwnika jednym strzałem. Ale najpierw teleport. A nie, tam lecimy. Avada Kedavra, czyli Harry Potterowe klimaty. O, albo na tego się rywało. Oszczędźmy kaskę, bo jeszcze nim nie grałem. Znaczy nie grałem, ciężko powiedzieć, że można tu grać kimkolwiek. Jeszcze nie wystawiałem go jako obrońcę swojej linii. Jestem ciekawy, jak się sprawuje. O, co tak samo? Mam 2000 życia, proszę. Nie mogę. Dlaczego? Może dopiero w ostatniej fali, albo w innym trybie się używa tego szeryfa. A szkoda. Chcecie wystawić go w szeregach swojej armii. Upgrade. I jeszcze tylko 3 fale. Wow, ile pajoków narąbało tutaj. Axmeni, fuck, zapomniałem o nich. Nie wiem, czy to do tego etapu, czy w poprzednim po prostu nie zauważyłem, ale mamy blokowanych barbarzyńców. Czyli to są takie jednostki defensywne, które mają umiejętność, którą trzeba wykupić, które mogą rzucać oporami w jednostki latające. Fajna sprawa, bo oprócz latających też w jednostki chodzące, więc fajnie zostawić sobie po prostu kontuarów z przodu, z tyłu na przykład barbarzyńców i barbarzyńcy sobie spokojnie wycinają przednie rzędy, albo sama fala samych barbarzyńców też sobie się sprawdza. Zresztą, teraz się będę produkował. O, halo. Naszego nie ma polskich flag. Jest to rzut. Chromi Tax. No. Ci szefowie już mogą rzucać toporkami.
a ci będą mogli za raz. Co też mają? Dodatkowy. Dodatkowy topór, który zdaje 10 damage'u. No to fajnie. Bo chłopaki coś wytrzymali są. Mimo tego, że nie potrafią się leczyć. Ale za to mocno siekają przeciwników. Właśnie, trzeba by tego jeszcze zabrudować. 250. No dobra, no to oszczędzamy. Przed ostatnia fala, więc niedługo nie będzie na czym. O, to był właśnie, teraz nie wiem, czy widzieliście strzał centralnie z tej wieżyczki, ten Death Ray, jeden strzał zabił tego trolla rzucającego toporkami. Wcześniej sami mogliście zobaczyć, że bardzo ciężko te skurwole padały, a tu proszę, jeden strzał z lasera, bang, i typa nie ma. No i ostatnia fala. Czy moje dwa serduszka wystarczą na przejście tego etapu? Wow, ale tego narąbało. Geralt, który poziom 8. No na razie wszystko się sprawdza. Mimo tej innej fali, która zabrała mi 18 żyć, idzie całkiem nieźle. Dawaj, Shrapnela. Shrapnel shot. Ach, chyba wydaje się, że będę na luzie. Wiktoria! I ta jedna gwiazdeczka. Coś pięknego. No, nie udało się zdobyć 3 gwiazdek po raz kolejny. Naprawdę, nie, powiem szczerze, naprawdę nie wiem, ile razy przychodziłem na etap, ale nigdy nie udało się zdobyć 3 gwiazdek. Nigdy. Zawsze po prostu jest jakiś fail i to czy to na początku, czy to w połowie, czy to na końcu. Zawsze jest dupa. Więc nie mam po prostu tą mapę. Totalnie. Więc próbujcie po swojemu. Tam będzie najlepiej. Nie bierzcie przykładu z wujka, bo wujek daje tutaj ciała i to okrutnie. Dobra, co teraz będzie następny etap? Typ. Następny etap to będzie... Cóż to jest? Stormcloud Temple. To jest...
dosyć długa mapka, dlatego zostawimy sobie następny raz. A jest naprawdę ciekawa. Jest ten dodatkowy element na tej planszy, dobrze pamiętam, dzięki któremu możemy sami namieszać przeciwników i zdawać im obrażenia. Nowy bohater. Co to jest? Magnus Belbane. Mirage Arkenstorm. O, chyba zmienimy sobie na Magnusa, bo już Gerard Lightseeker niestety nie sprawdził się w tym etapie zbytnio. Ani nie trzymał linii, ani nie wytrzymywał sam w sobie zbyt długo, więc chyba czas na zmiany. Tak jak w naszej kadrze narodowej. Mamy dwie gwiazdeczki, które nie przeznaczymy. Nie przeznaczymy na nic, zostawimy następny raz. Dobra, słuchajcie. Dziękuję bardzo za uwagę, jeśli wam się podobało, to łapka w górę. I co? Do zobaczenia w następnej części. Gra dla was Mazi z ekipy GameSpeed. Do zobaczenia, cześć!